Kiedy słońce jest nisko, wystarczy wyciągnąć rękę i zmierzyć odległość pomiędzy słońcem a horyzontem. Każdy palec to około 15 minut. Dwa palce oznaczają, że mamy pół godziny. Musimy rozbić obóz. Jesteśmy przemoczeni, więc ognisko jest priorytetem. Nie chcę rozbijać obozu po ciemku. Dotarliśmy do drzew. Teraz poncho znów nam się przyda. Zrobimy z niego namiot. Wykorzystamy tamte drzewa. Musimy się uwijać. Rozbijemy dwa namioty, twój pierwszy. Nie lubię być przemoknięta. Wykorzystam poncho. Jest jak wodoodporna plandeka. Rozwiesimy je tutaj. Będą rozpięte między drzewami. Będziesz osłonięta od wiatru. Zanieś je. Musimy zebrać jak najwięcej paproci. Są wyschnięte, więc położymy je pod spodem i wykorzystamy jako materac. Kiedy się na nich położymy, będzie nam ciepło. Zebrałem trochę drewna, żebyśmy mogli się ogrzać. Ognisko jest priorytetem. Pamiętasz, co mówiłem o adrenalinie? Niedługo zaczniemy marznąć. Ja już zacząłem. Wykorzystamy jedną, żeby rozpalić ognisko. Jeden, dwa, trzy. Boom. Fire. I mamy ogień. Nic ci nie jest? Udało się. Przypaliłam ci brwi? Nie. Musimy się ogrzać. Płomień był bardzo duży i Bear prawie stracił brwi. Ale nikomu nic się nie stało. Mamy oset. Nie jest go dużo. Wrzucę go do wody i postawię kubek na skraju ogniska. Nigdy nie byłam na biwaku. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że mnie to nie onieśmiela. Boję się nocy w takich warunkach. Najemy się i nawodnimy, a dzięki ognisku będzie nam ciepło. Kiedy myślisz o tym wszystkim, co osiągnęłaś, co powiedziałabyś młodszej wersji siebie, małej Cynthii? Powiedziałabym, żeby robiła swoje. Gdyby nie decyzje małej Cynthii, dziś by mnie tu nie było. Albo może bym była, ale inna. To prawda, nawet kiedy popełniamy błędy. Wszystkie były tego warte i złożyły się na to, kim jestem. Gdybym podjęła inne decyzje, kto wie, gdzie bym skończyła. Czyli powiedziałabyś jej, rób swoje. Tak. Wykorzystuję wszystkie doświadczenia, radości, cierpienie i miłość, żeby opowiadać historię i tworzyć postaci. Śpiew jest dla ciebie doświadczeniem duchowym? Tak. Myślę, że kiedy śpiewam, sięgam w głąb siebie. Nie robię tego tylko dla siebie. Mam nadzieję, że mój śpiew pomoże innym w taki czy inny sposób. Chcę, by ludzie tego doświadczyli. Wspierasz środowiska LGBTQ. To dla ciebie ważne? Sama jestem częścią tej społeczności. To moja rodzina. Wielu młodych ludzi nie może dzielić się swoją tożsamością ze światem. Nie mogą doświadczyć miłości. Nikt się o nich nie troszczy. Im więcej osób nie wstydzi się bycia sobą, tym więcej takich ludzi przekona się, że świat przyjmie ich z otwartymi ramionami. Do tego trzeba odwagi. Zgadza się. Czasem ludzie nie rozumieją, że potrzeba poczucia bezpieczeństwa, by być naprawdę sobą. Potrzeba czasu i odwagi. Dlatego musimy być cierpliwi i pokazywać takim osobom, że je kochamy. A kiedy będą gotowe, powiedzą nam, kim są. Życie w zgodzie z samym sobą daje siłę. To prawda.